Witam w autorskim podcaście Na Celowniku. Rozmawiać będziemy o bezpieczeństwie, terroryzmie, służbach specjalnych, polityce międzynarodowej oraz nauce. Będziemy się spotykać najczęściej, jak to tylko możliwe. W ramach audycji usłyszycie Państwo komentarze i wykłady, a także rozmowy z zaproszonymi gośćmi. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu. Przy mikrofonie Artur Dubiel, Wyższa Szkoła Bankowa. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest generał Bogusław Pacek. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. A tak w pełni, aby przedstawić Pana generała, to oczywiście generał dywizji w stanie spoczynku. Do tego oczywiście profesor, doktor habilitowany, były komendant główny Żandarmerii Wojskowej i co trzeba podkreślić, twórca, zwany również ojcem oddziałów specjalnych, obsadzał różne stanowiska doradcze i dowódcze. Obecnie założyciel i dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego. Panie generale, jeśli pan pozwoli, chciałbym zacząć od tematów związanych oczywiście z żandarmerią, bo to chyba większość pana zawodowego życia. Żandarmeria, ja dzisiaj śmiem twierdzić, że to pod pana ręką, o ile tak można się wyrazić, przeszła pewnego rodzaju transformację, którą porównuję do transformacji w ogóle Wojska Polskiego, które też przy okazji i wejścia do NATO, a wcześniej i udziału w Partnerstwie dla Pokoju, no przeszła niebywałą drogę, tak? Dbał pan przy okazji też o żandarmów, jakby nie patrzeć, bo chociażby z tego powodu, że no Gliwicki Oddział Specjalny był rozformowany, zadbał też pan o to, aby jednak to na bazie właśnie tej jednostki, tych żołnierzy powstała jednostka specjalna. Pamiętam, bo opisuje pan to w swoich książkach, o których za chwilę słów kilka, że no dobre miał pan, że tak się wyrażę, notowania wśród różnych osób, również tych, którzy akurat wtedy wojskami specjalnymi się zajmowali. Parę słów komentarza z pana strony, bo na pewno to, jaką drogę właśnie żandarmeria przeszła od, jakby bym powiedział, pozycji wyjściowej, czyli takiej tradycyjnej żandarmerii wojskowej, za przeproszeniem, no przez wielu swego czasu bardzo źle kojarzonej, do w pełni profesjonalnej i uznawanej na świecie typowej takiej military police. Cieszę się, że rozmawiamy o żandarmerii, ponieważ dzisiaj, akurat dokładnie dzisiaj, 1 września 2022 roku, przypada 32. rocznica powstania żandarmerii wojskowej w III Rzeczypospolitej. Podkreślam w III Rzeczypospolitej, bo żandarmeria jest formacją, która powstała w Polsce w czasach Napoleona, więc można by mówić długo o historii żandarmerii. Co do mojego udziału, no, jestem jednym z kilku komendantów głównych. Prawdą jest, tak jak pan powiedział, że większość życia spędziłem w Policji Wojskowej, także w poprzedniczce żandarmerii, różnie ocenianej, chociaż ja akurat pamiętam poprzedniczkę z dobrej strony. Natomiast sama żandarmeria. 1 września 2022 roku można powspominać, a początki były takie, że z jednej strony było ogromne zaskoczenie stworzenie żandarmerii, a z drugiej strony także szok ze względu właśnie na nazwę. Ponieważ nie ma co ukrywać, Polakom wtedy, w 1990 roku, bo wtedy powstała żandarmeria wojskowa, słowo żandarm kojarzyło się źle, kojarzyło się fatalnie. Ono się kojarzyło z okresu II wojny światowej, z literatury, z wierszy, gdzie żandarm był kojarzony albo z polskim żandarmem, który no, różnie się tam zapisywał z tych czasów II wojny światowej, albo z niemieckimi żandarmami. I raczej z niemieckimi żandarmami kojarzono Polaków. W związku z powyższym, niezależnie od pierwszego wyzwania, jakim było przyjęcie Schedy po dość nielubianej poprzedniczce, no taka jest prawda o wojskowej służbie wewnętrznej, to jeszcze do tego doszła ta nieszczęsna nazwa żandarmeria, żandarmeria wojskowa. Trzeba było przełamywać różne bariery. Moim celem, który sobie postawiłem, obejmując funkcję komendanta głównego żandarmerii w 2003 roku, w połowie roku, było właśnie dokonanie wielkiej zmiany w żandarmerii. Nie tyle rozbudowa formacji na miarę, prawda, jakiejś wielkiej potęgi. Postawiałem sobie sprawę z tego, że policja wojskowa, żandarmeria ma określone miejsce i nie może być zbliżona do
formacji, którymi były rodzaje sił zbrojnych. No i tak po kolei to zaczęliśmy od tego, że trzeba było wraz z żandarmami przełamać taką barierę psychiczną, która była w samej kadrze żandarmerii wojskowej. Trzeba było pokazać, że można być dumnym z tego, że jest się polskim żandarmem. Naprawdę dumnym. I powoli, powoli jest wiele powiedzeń, które do tej pory są powtarzane z żandarmerii, od słynnego słońce świeci nad jednostkami żandarmerii wojskowej, czy nad konkretnym oddziałem żandarmerii wojskowej. Nie każdy apel zaczynał się albo kończył się tymi słowami, radością z tego, że jest żandarmeria, poprzez postawienie bardzo wysokich wymogów żandarmom. Nie ukrywam, że byłem dowódcą i zdaję sobie z tego sprawę, który miał twardą rękę, ale mam nadzieję, że sprawiedliwą. Mam nadzieję, że sprawiedliwą i wiele takich kwestii jak przestrzeganie w samej żandarmerii regulaminów, kwestia spożywania alkoholu, setki najróżniejszych tego typu przykładów. Jednym z ważnych celów, jakie sobie postawiłem, jak postawiła sobie cała żandarmeria wówczas, bo nie tylko ja o tym przecież decydowałem, było stworzenie i wprowadzenie takich standardów, które pokażą, że żandarm jest przykładem dla każdego innego żołnierza. I myślę, że tak było. Kwestia kolejna to jest otwartość. Otwartość żandarmerii na żołnierzy, otwartość żandarmerii na cywili także. Otwartość, czyli pokazanie, że żandarmeria jest normalną, fajną służbą. Wiele różnych innych kwestii. To była także walka u przełożonych o uposażenia, o odpowiednie umundurowanie, o zakwaterowanie. Znowu o setki najróżniejszych rzeczy, które wymagały zrozumienia. To, co się udało, to uzyskanie ogromnego wsparcia u dowódców. U dowódców, którzy dowodzili rodzajami sił zbrojnych. Dowódcy wojsk lądowych, sił powietrznych, marynarki wojennej, później wojsk specjalnych. Nie ukrywam, że to byli moi przyjaciele. To byli bliscy przyjaciele Bogusława Paska, generała brygady, później generała dywizji, ale także to byli powoli, powoli przyjaciele żandarmerii wojskowej. Żandarmeria z ludzką twarzą, czyli żandarmeria, która nie stoi za każdym rogiem, żandarmeria, która nie poluje na wyniki, żandarmeria, która nie rozlicza się ze słupków zatrzymanych, prawda, albo ukaranych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Do tego potrzebne były miesiące, potrzebne były lata i myślę, że powoli to wszystko następowało. Wreszcie kolejna sprawa to otwarcie żandarmerii na zagranicę. Tu już dużo zrobili moi poprzednicy, generał Kupis, generał Słowiński także, którzy nawiązali kontakty z różnymi państwami, przyjeżdżali komendanci innych formacji z innych państw. Udało mi się włączyć żandarmerię wojskową do struktury natowskiej, a w zasadzie to myśmy tworzyli strukturę natowską żandarmerii, Międzynarodowy Batalion Żandarmerii. Do tego włączyło się kilka innych państw. Duży sukces. Żandarmeria zaczęła być widziana w NATO, bo byliśmy jedynym państwem, które podjęło się w NATO tworzenia jako lider tego typu formacji, za nami podążyli inni. Kolejny to były europejskie siły żandarmerii, European Gendarme Force. Zaproponowałem to ministrowi Sikorskiemu, kontynuowali to już potem moi następcy. Zrobiłem naprawdę wiele, żeby żandarmeria nasza, mając częściowe uprawnienia interweniowania wobec osób cywilnych, bo taki był wymóg, aby można było być członkiem, państwem członkowskim IGF-u, Europejskiej Sił Żandarmerii, udało się, ponieważ także z mojej inicjatywy, kiedy powstała ustawa o policji, został to wprowadzony artykuł 16a, niektórzy mówili wówczas, to jest artykuł Packa, udało się przekonać decydentów w Polsce, w państwie, że żandarmeria może wspierać policję wtedy, kiedy siły jej są niewystarczające. I taki artykuł został wprowadzony do dzisiaj, on jest wykorzystywany czasami bardzo często, czasami różnie to jest oceniane, ale to była moja koncepcja, mój pomysł. Nie chcę powtarzać, że to wszystko brało się tylko z moich pomysłów, bo razem ze mną było wielu wspaniałych oficerów, którzy także inicjowali i razem ze mną działali. Był generał brygady Krzysztof Busz, mój zastępca, był pułkownik Janusz Kieryluk, było bardzo, bardzo wielu, pułkownik Baranowski, bardzo wielu, pułkownik Gano, bardzo wielu oficerów, którzy stanowili tą siłę napędową żandarmerii, bo nie sam komendant główny to wszystko tworzy. Wreszcie po tych wszystkich różnych działaniach żandarmeria rzeczywiście
zaczęła być widoczna na ulicach, nie interweniując wobec żołnierzy, bo tych żołnierzy na ulicach za bardzo w mundurach nie było widać, przecież nie ma co ukrywać, żandarmeria, która zaczęła wspierać policję. Więc to wszystko razem oczywiście prowadziło do tego, co było głównym celem, uzyskanie statusu jednej z najlepszych firm, jeżeli chodzi o policję wojskową w Europie i świecie. I to był jeden cel, a drugi cel to właśnie ten mentalnościowy, przełamanie barier. Żandarmeria jest jedną z ważnych formacji i nie jest formacją, której się bać. Można się jej obawiać, bo policjant jest zawsze policjantem i nie ma co ukrywać, że wszyscy czekają na niego z otwartymi ramionami, ale można go szanować, można się go obawiać, ale nie należy się go bać. I myślę, że to się udało. Do tego doszły grupy uposażenia, etaty wprowadzone w żandarmerii. Suma summarum, myślę, że w ciągu ponad 3 lat mojego dowodzenia całością żandarmerii, wcześniej spędziłem kilkanaście lat, jak 6 lat jako komendant dużej jednostki oddziału warszawskiego, później przemianowanego już z mojej inicjatywy na Mazowiecki Oddział Żandarmerii, któremu podlegało wiele jednostek, 2 województwa duże na terenie Polski. Wcześniej byłem komendantem oddziału żandarmerii w Bydgoszczy, jeszcze wcześniej komendantem Wydziału Żandarmerii w Gdańsku. To jest spore doświadczenie i wydaje mi się, że to wszystko spowodowało i doprowadziło do tego, że po raz pierwszy w historii od kilkudziesięciu lat oficerowie, podoficerowie, chorążowie, bo w tym czasie jeszcze byli oddzielnie chorążowie, zaczęli pisać w prośby, wnioski o przeniesienie do żandarmerii. Rzecz niebywała. Traktowano żandarmerię na równi z innymi formacjami, tak jak każdy inny rodzaj wojsk, formacje, a wielu widziało tam swoją przyszłą karierę. I wtedy widziałem, że to jest to, że poszło dobrze i że ten cel został zrealizowany. Żandarmi zaczęli pokazywać wszędzie, gdzie się dało, że są dumni, że można chodzić z podniesioną głową bardzo wysoko, będąc żołnierzem żandarmerii wojskowej. Rodzice, rodziny, to wszystko miało duży wpływ. W międzyczasie, nie ukrywam, że może wtedy tego tak bardzo nie dostrzegaliśmy, ale z perspektywy czasu sądzę, że to miało duże znaczenie. Żandarmerię wojskową w jednostce, w koszarach, niezależnie od warunków, jakie mieliśmy, zaczęli odwiedzać najwyżsi dostojnicy państwa. Odwiedził żandarmerię wojskową jeszcze na szwedzkiej, w bardzo skromnych warunkach. Tam funkcjonował oddział żandarmerii garnizonu stołecznego. Odwiedził żandarmerię marszałek Sejmu Maciej Płażyński. Pierwsza tego typu w historii żandarmerii wizyta z tak wysokiego szczebla. Potem tych wizyt było różnych, bardzo wielu, ministrowie, parlamentarzyści, różne ważne osoby, które przyjeżdżały do żandarmerii na terenie całego kraju, może nie codziennie, ale tak jak przyjeżdżało się do innych jednostek elitarnych, ważnych, gdzie było chlubą pokazać się w towarzystwie takiej osoby. Spotykał się z żandarmami prezydent Lech Wałęsa, później jednostkę żandarmerii odwiedził kolejny prezydent Aleksander Kwaśniewski. To się odbiło szerokim echem także w Polsce, bo taka jest prawda. Żandarmeria zaczęła być postrzegana jako ważna formacja. I w międzyczasie, to wszystko dzieje się dość szybko, z mojego opowiadania to też wynika, powstały oddziały specjalne żandarmerii. To jest moje dziecko, to prawda, to był mój pomysł, to była moja idea. A jakbyśmy się mogli, panie generale, na sekundę zatrzymać. Tak. Bo chciałbym się do paru rzeczy odnieść, zanim przejdziemy do tego tematu, bo tak naprawdę swoją wypowiedzią trochę zamknął mi pan parę już pytań, które chciałem zadać i o których chciałem, aby pan generał naszym słuchaczom opowiedział. To jest chociażby kwestia tego artykułu 16a ustawy o policji. Zaczęli się wojskowi de facto pokazywać na ulicy. Oczywiście odzew na początku był różny i skojarzenia tym bardziej, ale tak naprawdę w owym czasie nie było jeszcze ustawy o działaniach antyterrorystycznych. Ja pamiętam jeszcze ten czas, kiedy użycie tak naprawdę wojska jako takiego, ja już nie mówię o sytuacjach typowo o zagrożeniu terrorystycznym czy o charakterze terrorystycznym, gdzie chociażbyśmy chcieli GROM użyć w pełni prawnie, no to było 12 kroków decyzyjnych. W takich sytuacjach zazwyczaj nie ma na to czasu, więc te wszystkie zmiany de facto w tym wszystkim bardzo mocno pomogły. I powiem więcej,
Żandarmeria mająca charakter, jakby nie patrzeć, policyjno-wojskowy, przecież była przygotowywana i do jednego, i do drugiego rodzaju działań. Tym samym de facto była pierwszym, zwłaszcza po powstaniu właśnie oddziałów specjalnych, o które też jeszcze chcę zapytać. Jednak to były najbardziej zbliżone i przygotowane do wsparcia policji w działaniach, zwłaszcza właśnie w sytuacji zagrożenia terrorystycznego. Z tego też względu, że policja z zasady nie ma na celu zabijania i w ten sposób się nie szkoli, a żołnierz, jakby nie patrzeć, eliminuje zagrożenie, więc żandarmom, chociażby też przez system szkolenia, było do tego wszystkiego, wydaje mi się, najbliżej. Pojawiali się przecież też i policyjni antyterroryści, pomagali, nie tylko oni zresztą, był niedawno moim gościem Grzegorz Mikołajczyk z wrocławskiego SPAP-u, rozmawialiśmy na różne tematy. Były osoby, które pomagały i w powstawaniu właściwie od podstaw oddziałów specjalnych, bo trzeba to, panie generale, podkreślić, te oddziały de facto powstały, brzydko mówiąc, od zera i bardzo szybko przystąpiły do certyfikacji i przeszły wszystkie bardzo szybko i sprawnie ten proces. Tak, najpierw odnośnie ustawy o policji i tego artykułu 16a. Dlaczego tak się stało i czy ja miałem jakieś wątpliwości, czy nie. Oczywiście, że miałem wątpliwości i oczywiście, że też się obawiałem, jak to zostanie przyjęte, ponieważ nie ma co ukrywać. Działanie wojska, jakiegokolwiek wojska wobec obywatela, no w Polsce nie kojarzy się dobrze. I sprawa jest oczywista, że każdy, kto to proponował, kto rekomendował takie rozwiązanie, musiał mieć wątpliwości. Natomiast uważałem, że trzeba to jednak zrobić głównie na podstawie doświadczeń innych państw i głównie na podstawie moich obserwacji sam wcześniej odbyłem kilka, byłem na kilku stażach w żandarmerii francuskiej, szkoliłem się z karabinierami we Włoszech, także no, widziałem, jak działają Hiszpanie, Portugalii, jak działają policjanci wojskowi i zdawałem sobie sprawę z tego, że nie ma mocnej, silnej żandarmerii, jeżeli nie będziemy na tych uprawnień, to jest raz. A dwa, że zdawałem sobie sprawę z tego, że jeżeli już będzie taka potrzeba, albo jeżeli wystąpi taka potrzeba, że żołnierz ma wspierać policjanta, to lepiej, żeby robił to do tego przygotowany żandarm, niż żołnierz formacji ogólnowojskowej, który jest powołany do czegoś zupełnie innego. To jest jedna kwestia. Druga kwestia to jest taka, że to jednak bardzo wzmacniało żandarmerię wojskową. Nie ma co ukrywać, że trochę malała liczba zadań. Armia nie była jeszcze profesjonalna, bo ona stała się w pełni profesjonalna dopiero w roku 2008, no ale mimo wszystko żołnierzy służby zasadniczej było coraz mniej i typowych zadań, takich szczególnie patrolowych, było coraz mniej. W związku z powyższym, no trzeba było popatrzeć w jakimś kierunku takim 5, 10, 15 lat do przodu, widzieć strategię, w jakim kierunku ma pójść ta żandarmeria. I stąd to wszystko, jeżeli chodzi o myślenie, jeżeli chodzi o kierunek, o powstawanie. A druga kwestia to były moje rozmowy z komendantem głównym policji, z zastępcami komendanta głównego policji, bo nie ukrywam, że konsultowałem to z różnymi ludźmi, także z tymi, którym miało to służyć. I oni mnie bardzo przekonywali, bo mówili, że policja liczy 100 tysięcy, bo i wówczas miała około 100 tysięcy funkcjonariuszy. Ale wtedy, kiedy jest jakaś akcja nadzwyczajna, to się okazuje, że jest bardzo ciężko, żeby wyprowadzić na ulicę. Na przykład wtedy, kiedy są jakieś nadzwyczajne wydarzenia w Polsce, kiedy trzeba zabezpieczać jakieś ważne wizyty, kiedy trzeba, żeby na ulicę wyprowadzić na przykład 10 tysięcy policjantów, to okazuje się, że przeciętny obywatel tego pewnie nie wiedział, okazuje się, że to nie jest takie proste. O 500 nawet zwiększyć, o 1000. I żandarmeria, która liczyła wówczas ponad 3 tysiące żandarmów, dając 500, 1000, czyli nie takie ogromne liczby tu padały, jest zbawieniem dla policji, bo wtedy tylko chodziło o ustawę policyjną. Później już moi następcy także dokonali zmian, które no, państwo dokonało, bo to jest ustawa, które pozwalają na wzmocnienie Straży Granicznej w podobny sposób. Natomiast jeżeli chodzi o samą ustawę o policji, to się bardzo szybko to sprawdziło. Wiele razy działaliśmy wspólnie z ówczesnym komendantem głównym, generałem Markiem Binikowskim, ówczesnym ministrem spraw wewnętrznych, wicepremierem Dornem i to naprawdę wychodziło. Potrzeby były w państwie także duże, później rozciągnięto to na zabezpieczenie różnych świąt zaduszkowych i tak dalej, i tak dalej. Uważam, że dobrze się stało, potwierdziła to praktyka.
A oddziały specjalne żandarmerii? No oddziały specjalne żandarmerii były potrzebne tak naprawdę wówczas głównie ze względu na misje zagraniczne. Ale to był trochę szok, panie generale, tak? Bo dla niektórych żandarm się kojarzył tak jak trochę w kraju, czyli że patroluje, sprawdza ewentualnie prędkość, sprawdza na alkomacie, a tutaj nagle się okazuje, że na misjach można wykonywać również inne zadania i że żandarm w sumie tutaj zaczyna się dobrze sprawdzać. I wydaje mi się, że to był też ten jeden z tych momentów i impulsów, nie ujmując oczywiście pozostałym żandarmom, gdzie też to wszystko, nie lubię tego słowa, ale fajnie poszło do przodu. Tak, stworzenie oddziałów specjalnych to był absolutny przełom w żandarmerii, bo to jest tak jak pokonanie bariery dźwięku. Żandarmeria oczywiście miała bardzo wysokie loty, tak jak mają wysokie loty samoloty ponaddźwiękowe, ale dopiero wtedy, kiedy ten samolot pokona barierę dźwięku, leci naprawdę z ogromną prędkością i realizuje to, do czego jest przeznaczony. I powstanie oddziałów specjalnych to było to pokonanie bariery dźwięku żandarmerii wojskowej. Dlaczego to było tak ważne? Po pierwsze, było ważne dlatego, że oddziały specjalne, pierwszy oddział specjalny, który powstał w Warszawie, potem Mińsk Mazowiecki i Gliwice, to wszystko powstało, pierwszy oddział powstał w ciągu kilku miesięcy. To był fenomen. Wspierał mnie wtedy bardzo mocno generał Sławek Petelicki, Roman Polko później, różni ludzie związani z wojskami specjalnymi. Pomagali, naprawdę czynnie przyjeżdżali też do żandarmerii. Pierwszy oddział specjalny powstał na bazie grupy ochronnej, która ochraniała ministra obrony narodowej. Potem szybko to się rozwinęło. I co najważniejsze, te oddziały specjalne natychmiast przeszły do działania. Kiedyś pamiętam, była misja w Kongu, miała być misja w Kongu i zadzwonił do mnie minister Sikorski, zapytał, ile dni potrzebuje na wysłanie żołnierzy na misję do Konga. Normalnie potrzeba na to kilka miesięcy na przygotowanie żołnierzy. Oddziały specjalne, ich specyfika polegała na tym, że one były gotowe do działania prawie natychmiast. Ja powiedziałem ministrowi, że potrzebuje 5 dni. Był zszokowany. Mówi, no tak, 5 dni to jest trochę mało, ale za 2 tygodnie muszą polecieć. I rzeczywiście tak było. Wtedy, kiedy oddziały specjalne zamieniały bardzo ważne formacje, na przykład GROM w Afganistanie. GROM, który ochraniał tam bardzo ważnych VIP-ów, ale z koniecznością posiadania naprawdę umiejętności specjalnych, został zamieniony przez antyterrorystów, bo już wtedy to byli antyterroryści właśnie z oddziałów specjalnych. Bośnia i Hercegowina, Bałkany, w bardzo szybkim czasie, pamiętam obecnie pułkownik Marcin Fitas, wówczas chyba kapitan, przygotował grupę i poleciał z nimi na Bałkany, zamieniając tam żołnierzy z brygady powietrzno-desantowej. To były szybkie działania, szybkie sformowanie, szybkie szkolenie, szybkie wyposażenie i szybkie działanie, które szokowało tych, którzy obserwowali oddziały specjalne żandarmerii, ale przynosiło chwałę, ponieważ żołnierze działali naprawdę świetnie, gryźli trawę. To już nie jest kwestia komendanta głównego ani kogokolwiek. To jest kwestia dowódców, którzy dowodzili, to jest kwestia tych, którzy szkolili. Nie ukrywam, że wielu szkoleniowców wtedy pozyskałem z gromu rezerwistów, którzy wcześniej służyli w gromie. No, długa historia. Co by nie powiedzieć, te oddziały specjalne lata mijają, bo pierwszy to jest rok 2004. Za 2 lata będzie już ważna rocznica. Zbliżamy się do 20-lecia oddziałów specjalnych żandarmerii i one nadal świetnie działają i są przygotowane do działań przede wszystkim tych poza granicami kraju. Dlaczego były potrzebne poza granicami kraju? Dlatego, że część z misji, całych misji, które realizowaliśmy jako Polska, jako polskie wojsko poza granicami państwa, to były misje, które wymagały bardziej policjantów wojskowych niż żołnierzy z wielkimi, że tak powiem, karabinami, ze sprzętem na wielkich kołach albo gąsienicach. Potrzebowały właśnie te misje takich żołnierzy z lekką bronią, ale o umiejętnościach specjalnych. Mówiłem, że żandarm, specżandarm, bo tak nazywałem żandarmów z oddziałów specjalnych, to jest taki, który w przyszłości wyląduje na spadochronie, ale jak już wyląduje, to nie będzie, że tak powiem, strzelał, tylko będzie potrafił dokonać oględzin, a jeżeli trzeba, to zatrzymać, obezwładnić, doprowadzić. Mówiłem to bardzo symbolicznie oczywiście. Szkolenie tych specżandarmów polegało na takim samym szkoleniu w dużym stopniu, jak szkoli się żołnierzy oddziałów specjalnych i nie było łatwo do tych oddziałów specjalnych wojsk specjalnych.
i nie było łatwo do tych naszych oddziałów, trzech wówczas stworzonych oddziałów specjalnych, wcale też łatwo się dostać albo utrzymać się. A później nastąpił prawdziwy sprawdzian, papierek lakmusowy, a mianowicie wtedy, kiedy rzeczywiście żandarmeria wojskowa no, spotkała się z nowym wyzwaniem. W międzyczasie, w 2007 roku, czyli już po sformowaniu trzech oddziałów specjalnych żandarmerii, powstał oddzielny rodzaj sił zbrojnych, wojska specjalne, które się rozbudowały, rozszerzyły. Trzeba było coś zrobić z żandarmerią. Decydenci zdecydowali, że jeden oddział żandarmerii zostanie zlikwidowany. Na moją propozycję oddział w Gliwicach został przemianowany na oddział, typowy oddział bojowy, oddział wojsk specjalnych AGAT. Duża w tym zasługa i ogromna pomoc generała Piotra Patalonga, mojego serdecznego kolegę i przyjaciela, który się ogromnie zaangażował, który wspierał także pierwszego dowódcy AGAT-u, Dychowskiego, pułkownika. To wszystko działo się znowu szybko, ale dzisiaj z dumą mogę powiedzieć, że oddział specjalny w Gliwicach no, pokazał klasę, pokazał wielkie umiejętności, jakie posiadał, bo żołnierze z OS-u w Gliwicach przechodzili taką samą selekcję, jak wszyscy inni żołnierze do jednostek specjalnych. Nie było łatwo, ale dali radę i dzisiaj jako AGAT już obchodzą kolejne rocznice. Wielu przybyło tam nowych żołnierzy. Myślę, że to był dobry, prawdziwy sprawdzian. Tak. Muszę powiedzieć, że wielu byłych żandarmów jeszcze w AGAT-cie służy i myślę, że jeszcze trochę posłuży. Tak, zaraz oddam głos celem tego podsumowania, ale jeszcze jedną rzecz muszę dodać. Myślę, że pewną siłą tak naprawdę oddziałów specjalnych była też to, na co pan generał kładł od początku nacisk, czyli tak zwana modułowa budowa, tak? I szkolenie oczywiście od pojedynczego żołnierza, ostatecznie pozgranie całego oddziału. I sam pan generał często potwierdzał, że właśnie na podstawie tych modułów jest w stanie budować komponenty i wysyłać je praktycznie w każdy rejon świata. Napisał pan generał co najmniej, a przynajmniej dwie książki mam. Jedną o policjach wojskowych świata i tam właśnie między innymi zapewne też te swoje doświadczenia międzynarodowe wykorzystał i mamy tutaj pewien przegląd najróżniejszych, czasem bym powiedział, dość interesujących żandarmerii z różnych państw. Jest też książka o oddziałach specjalnych. Powiem szczerze, nie pamiętam, czy jest to tam ujęte, ale pamiętam z koncepcji dotyczącej powstawania oddziałów. Ja bym powiedział, że chyba pan generał był trochę wizjonerem. Może to jest taki trochę czarna radość, że tak się wyrażę, bo już powiem, o co chodzi. No już wtedy się mówiło, że między innymi oddziały mogą być wykorzystywane w przypadku najróżniejszych pandemii. Różnie to sobie wszyscy wyobrażaliśmy. Mocno dały teraz nam realia się we znaki i pokazały, jak to czasem może wyglądać. Chińczycy dość ekstremalnie, bym powiedział, podeszli do tematu, ale już wtedy tę kwestię pan generał zauważył, a przypuszczam, że niejednokrotnie na oczach swoich rozmówców widział pewnie pewną formę zdziwienia. Trochę podsumowując o tej książce o oddziałach specjalnych, trochę ją traktuję jako taką historię niedokończoną. Chyba by się druga część tej książki przydała. No, z całą pewnością, może jeszcze inni będą o tym pisać. Natomiast tworząc oddziały specjalne, wzorowałem się na jednostkach podobnych w żandarmerii francuskiej. Ja w żandarmerii francuskiej, przyznam, nauczyłem się naprawdę wiele. Byłem w Rony, Fontainebleau wiele razy, szkoliłem się tam po prostu, ale też obserwowałem, jak funkcjonuje. I jednostki specjalne żandarmerii oraz jednostki wyspecjalizowane, specialized karabinierów, to jest to, co dało, co było wzorem do stworzenia w Polsce. I pierwsza kwestia to jest oczywiście modułowe działanie. Dzisiaj o tym wszyscy mówią i powtarzają, kiedy patrzą na Lubliniec, na Grom. Modułowe działanie oddziału specjalnego żandarmerii wzięło się z przykładów właśnie żandarmerii francuskiej, gdzie grupa 6-8 żandarmów mogła być wyrzucona do zadań w Afryce. Czasami tak się zdarzało i samodzielnie musiała tam przetrwać często wiele miesięcy. Ale można było też takich grup modułowych połączyć 10, 20 albo więcej i tworzyć z tego duże komponenty. To nie ma w tym niczego nadzwyczajnego, ponieważ tak działają wojska specjalne, ale też w taki sposób
miały działać te podstawowe elementy oddziałów specjalnych żandarmerii i myślę, że to się sprawdziło. Co do zagrożeń, co do przewidywań, to prawda, że ta wyobraźnia moja być może szła za daleko, ale ona przewidywała różne zagrożenia w przyszłości. Myślałem o zagrożeniach i terrorystycznych, i chemicznych, i biologicznych, i najróżniejszych, ale myślałem o takim działaniu, o takim interweniowaniu, które nie jest wyjęciem karabinu maszynowego i strzelaniem, a jest działaniem właśnie z pogranicza żołnierza wojsk specjalnych i policjanta. Do tego typu działań przygotowywano znaczne siły w żandarmerii francuskiej. One miały okazję sprawdzić się w różnych sytuacjach bojowych w Afryce, ale nie były to zadania bojowe takie, jakie realizują wojska specjalne, tylko to były zadania bojowe specjalnej policji, czyli policji, która musiała być świetnie wyszkolona, bardzo sprawna, umieć super strzelać łącznie ze snajperami, gdyby zaszła taka potrzeba, ale musiała umieć też planować, znać zabezpieczenie kryminalistyczne, no musiała umieć postępować także jak policjant. Jest to trudne, bo być jednocześnie policjantem i specjalistą jest czymś trudnym, ale sądzę, że nawet dzisiejsze czasy, nawet jeżeli popatrzymy na prawo i na lewo na rok 2022, to bardzo często, ja dzisiaj obserwuję Ukrainę, I widzę tam potrzebę dla artylerii, widzę tam zapotrzebowanie dla lotnictwa na bardzo poważny bój, ale widzę też duże zapotrzebowanie dla takich ludzi, którzy potrafią interweniować jak specjalni żołnierze, specjalsi, ale potrafią także dokumentować, zabezpieczać dowody, przestępstw i tak dalej, tak jak policjanci. Więc życie zweryfikowało, że tego typu formacje są potrzebne. Panie generale, jest pan jednym z tych bardzo takich, bym powiedział, dobitnych przykładów łączenia tego bycia praktykiem, czyli wojskowym, generałem de facto i naukowcem. No bo przecież poprzez doktorat, habilitację, ostatecznie profesurę i jedno ze stanowisk dwukrotnie sprawowane, które no moje tutaj chopała, zdaje się, że pominąłem na samym początku. Tak jak powiedziałem, dwukrotnie był pan komendantem, rektorem Akademii Obrony Narodowej. No dzisiaj jest to Akademia Sztuki Wojennej. Poszedł pan w świat ten nauki i co ważne, i co jest chyba najtrudniejsze, świat teorii i praktyki zaczął pan generał łączyć. Był pan następnie też doradcą przecież i to natowskim do spraw reform uczelni wojskowych w Ukrainie i w ogóle pewnej formy reformy ukraińskiej armii. Pod ręką mam też trzecią książkę pana generała, czyli Psychologia wojny hybrydowej. Jak i już z perspektywy czasu i na dzisiaj też, jak pan postrzega kwestię no, związaną z Ukrainą, kwestię związaną przecież ściągnącą się wcale nie od lutego wojną, bo w tej książce, może nie starej, tak, bo to jest rok 2019, ale już w jednym z rozdziałów przecież pan generał pisał o przykładzie właśnie konfliktu hybrydowego w Ukrainie. No to są kwestie, które nie wiem, czy w owym czasie, kiedy pan generał był w Ukrainie, dla Ukraińców były bardzo nowe, ale był na pewno ten problem. Może dla niektórych to zabrzmi trochę brutalnie, ale to dzisiaj Ukraińcy mają bardzo mocny taki świadomość własnej tożsamości. Wtedy, czym bardziej na wschód, tym bardziej byli prorosyjscy. Dzisiaj bardzo mocno się to zmieniło, ale swoje doświadczenia, które pan generał tam nabył, na pewno dały generałowi bardzo wiele do myślenia. Tak, to prawda. Jedno zdanie o tych moich barwnych, że tak powiem, różnych funkcjach życiowych. To prawda, że miałem ogromne szczęście i przywilej pełnienia różnych, wielu ważnych funkcji. To wynika być może z mojego charakteru, ale też trochę w przypadku, ponieważ ja skończyłem studia cywilne i zacząłem, moim pierwszym etatem była praca w Uniwersytecie Gdańskim, później było wojsko, no nie ma co ukrywać. Moja miłość do munduru następowała powoli, tak naprawdę po prostu zostałem wcielony na dorocznej służby w Szkole Oficerów Rezerwy. Więc te kolejne funkcje łącznie z rektorem Akademii Obrony Narodowej tak naprawdę wynikały z różnych pasji, z różnych zainteresowań, które łączyłem, bo ja nawet będąc w żandarmerii przez wiele lat, równolegle pracowałem zawsze, nawet mając 2 czy 4 godziny gdzieś tam w sobotę
w jakiejś uczelni, przeszedłem wiele uczelni, Akademia Marynarki Wojennej, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, no dzisiaj jestem w Uniwersytecie Jagiellońskim, piękna uczelnia, ale wcześniej było sporo. Co do samej Ukrainy, tak się złożyło, że jako rektor, komendant Akademii Obrony Narodowej zostałem poproszony o kierowanie programem DEEP, to jest Defense Enhancement Education Program, program, który miał doskonalić uczelnie Ukrainy, reformować uczelnie Ukrainy. Zaangażowałem się w to bardzo. Wszystko, co czynię w życiu, jest moją pasją. Jestem człowiekiem pasji i kocham to, co robię, ale tylko wtedy, kiedy rzeczywiście ma to ogromny sens. I tam miało sens. Zamieniłem liderkę Amerykankę, której z różnych tam powodów jakoś to nie szło. W grupie, którą kierowałem, byli oficerowie z różnych państw. Ze Stanów Zjednoczonych, z Francji, z Niemiec, ze Słowacji, z Czech, byli z Wielkiej Brytanii. Zdarzało się, że było tych przedstawicieli tak dużo, że oni byli z kilku, a nawet z kilkunastu państw. I ci ludzie mieli pokazać Ukrainie, jak ma wyglądać jej szkolnictwo wojskowe. A ja trochę odwróciłem rolę i zgodzili się na to zarówno decydenci w Sojuszu Północnoatlantyckim, w sztabie wojskowym, gdzie istnieje taka komórka, w której ja funkcjonowałem. I zgodzili się na to także ludzie z różnych państw i z Ukrainy także. A mianowicie najpierw poznawaliśmy system Ukrainy. Od Lwowa, przez Kijów, przez Charków, Sewastopol wówczas, jeszcze przez różne centra szkolenia, Jaworów, Desna, prawda, Żytomierz i tak dalej, i tak dalej. Jak się z tym zapoznaliśmy, trwało to trochę, to powiedziałem, to teraz my możemy otworzyć buzię, bo nie ma co się wymądrzać, że ma być tak, tak czy tak, jeżeli nie potrafimy określić, co oni już mają. A później znowu zaskoczyłem decydentów, poprosiłem ich, żeby najważniejsze osoby odpowiedzialne za edukację, rektorzy, komendanci, szefowie wydziałów, dyrektorzy instytutów z Ukrainy, żeby mogli zapoznać się z systemem edukacji wojskowej państw zachodnich. I to trwało ponad rok. Po pierwsze były staże, były wizyty różne tych ludzi, zapraszaliśmy, organizowałem to do różnych państw, do Francji, do Niemiec, do Polski, do tych najróżniejszych państw i oni tam patrzyli, w jaki sposób przygotowuje się oficerów, podoficerów, różnych ludzi, od szeregowych po generałów w różnych państwach. W międzyczasie także do nich przyjeżdżali, bo nie sposób było wysłać tysiące ludzi na zachód. Więc do nich przyjeżdżali także praktycy z uczelni wojskowych Zachodu, ze slajdami, z prezentacjami, ze swoją wiedzą i mówili, jak wygląda ich system. I dopiero wtedy wspólnie z grupą Ukraińców poprosiłem o to wiceministra, pracowałem na poziomie pierwszego zastępcy ministra obrony narodowej, to jest profesor Iwan Rusnak. Do tej pory jest zastępcą, bardzo mi pomagał. I wtedy dopiero razem z grupą ukraińskich także ekspertów, o których poprosiłem tego wiceministra Rusnaka, pracowaliśmy razem, żeby wypracować ten system. Udało się, wiele rzeczy zostało zmienionych, ale mam powód do satysfakcji z tego okresu, bo to było w sumie łącznie 7 lat, kupę czasu, to nie było jeden dzień. Mam satysfakcję taką, że ci ludzie z Ukrainy właśnie poznali wiele systemów i natychmiast też to, co było złe u nich, zaczęli eliminować systemowo i zaczęli wprowadzać rzeczy poprawne. Pamiętam czasy, kiedy w Ukrainie pułkownik często dowodził 20-30 żołnierzami gdzieś tam. Szok. Gdzie podoficerowie nie różnili się za bardzo od szeregowych i tak dalej, i tak dalej. A pozostając w tym naszym świecie akademickim, również tym wojskowym, to tych różnic było bardzo wiele. Zauważył może pan generał pewne plusy, których myśmy na Zachodzie gdzieś nie widzieli. Te systemy były tak bardzo różne, co Ukraińcy tak naprawdę chcieli przyjmować, czym byli zainteresowani, a przy czym na przykład się upierali, że jednak zostają przy swoim. No bo umówmy się, no raczej na Zachodzie system edukacji, a tym bardziej wojskowej, czy nauki, no chyba nie jest za bardzo znany. Ukraińcy się nie upierali. Ukraińcy chcieli bardzo do NATO i Ukraińcy, moim przekonaniem, zbyt często chwalili system zachodni, mówiąc świetnie, tak, da i tak dalej. Co mnie trochę denerwowało, ja im mówię wprost. Wy nie macie wprowadzić żadnego zachodniego systemu. Nie ma na Zachodzie żadnego natowskiego systemu. Każde państwo ma swój system przygotowania żołnierzy, oficerów, generałów też. W związku z powyższym wy macie wykorzystać
to, co jest na Zachodzie dobrego, macie wziąć to, co jest u was dobrego. Myśmy już też dostrzegli wiele rzeczy i macie stworzyć swój system. I tak się stało. I tak się stało. Oni nie wyrzucą gradów, czyli następców Kacjuszy, oni nie wyrzucą Kałasznikowa karabinu, oni nie wyrzucą setek rzeczy, które mają. Nie wyrzucą także z dnia na dzień różnych procedur. Nie wyrzucą swojej mentalności tak szybko. Ta wojna pokazuje, że muszą łączyć. Łączą bardzo umiejętnie to, co było dobre w ich ukraińskich działaniach i to, co było złe, eliminują. Nadal eliminują i wykorzystują to, co było zachodnie. Co do samej wojny. Wtedy, kiedy zajmowałem się edukacją, również działałem naukowo. Prowadziłem również działalność naukową i otrzymałem zgodę resortu obrony Ukrainy, aby prowadzić badania naukowe tej wojny w Donbasie. I praktycznie od 2015 roku prowadziłem badania tej wojny. Miałem okazję przyjrzeć się jej bliżej. Przyjrzeć się zarówno błędom, jakie popełniali na tej wojnie. Miałem okazję przyjrzeć się, jak działa Rosja. Miałem okazję przyjrzeć się temu, jakie zmiany są wprowadzane i na ile one rzeczywiście są korzystne. Więc doświadczeń mnóstwo. Przypatruję się także i na bieżąco monitoruję i śledzę, analizuję każdy dzień tej wojny obecnie. No i z wielką dumą patrzę na ukraińskich oficerów, podoficerów, dostrzegając, jak wiele się zmieniło. W 2014 roku armia ukraińska działała gorzej od tego, co zaprezentowali Rosjanie teraz w lutym 2022 roku. To była armia naprawdę, która działała na poziomie I wojny światowej. Armia skorumpowana, armia, która była nieprzygotowana zupełnie do tych działań i wtedy stworzono 20 samorzutnych batalionów, samozwańczych można by powiedzieć, czyli taka wolna partyzantka, która gdzieś tam poszła, sama sobie zorganizowała broń, działała wcale nie gorzej, a może nawet lepiej niż armia. To nie dało dobrej oceny ukraińskiej armii, ale Ukraińcy się szybko zreflektowali, szybko wykorzystali to, co podpowiadał im NATO, podpowiadał im Zachód i dzisiaj to jest armia, która naprawdę działa jak równy z równym z siłami zbrojnymi Federacji Rosyjskiej, która potrafiła szybko wkomponować się w to wsparcie otrzymywane od Zachodu, a nie jest to łatwe. Ja pamiętam, jak do polskiego wojska wprowadzano czołgi Leopard, jak Rosomaki wchodziły, jak wchodziły samoloty F-16. To wszystko wymagało mnóstwo czasu, czasami kilku lat. To nie jest takie proste przerzucić się na to, co przychodzi z NATO, z Zachodu. A tu Ukraińcy mają tygodnie, nawet nie miesiące i zrobili ogromny postęp i naprawdę świetnie działają. W związku z powyższym w tym jest też kawałek mojej cząstki i tego, co robiłem razem z dużymi zespołami z różnych państw, tym także innych osób, moich następców. Dzisiaj robią to już inni ludzie, ja nadal funkcjonuję jako doradca NATO, ale już bardziej do spraw związanych ze współpracą naukową niż edukacyjną, ale z dumą patrzę na także te efekty tego 7-letniego okresu, bo to jednak długi czas i wiele udało się zrobić. Panie generale, nie ma co ukrywać, umówmy się, Rosjanie na pewno obserwowali wasze wizyty, penetrowali też środowiska, więc wiedzieli w sumie, co się kroi i jestem pełen, może podziwu to nie jest najlepsze słowo, ale jakby nie patrzeć w tym takim umownym 8-letnim okresie, ja mam wrażenie, że przegapili całościową reformę pod kątem społecznym, mentalnym, strukturalnym, dowodzenia i właściwie każdego innego aspektu, właściwie wszystkich służb mundurowych, specjalnych oraz w ogóle wojska. I teraz chyba niestety, ale plony tego niestety zbierają i strona rosyjska z Putinem na czele to wszystko, śmiem twierdzić, że właśnie chyba przegapiła, bądź zlekceważyła. Wie pan, to trochę można by tak powiedzieć. To ma pan rację oczywiście. Rosjanie popełnili dwa błędy i nikt nie spodziewał się, że oni mogą takie błędy popełnić, że w ogóle są w stanie popełnić tak podstawowe błędy. Pierwszy błąd to brak rozpoznania sił zbrojnych Ukrainy i brak rozpoznania w ogóle w Ukrainie. Ukraina, i zawsze mieliśmy świadomość, że jest naszpikowana agentami rosyjskimi, bo w momencie, kiedy rozpoczęła się wojna 2014 roku,
No wszyscy mieli świadomość. Myśmy także mieli tą świadomość. Nie ukrywam, też się bardzo kontrolowaliśmy, kto z nami rozmawia, jakie nowe kontakty ktoś próbuje z nami nawiązać i tak dalej, bo byliśmy świadomi, że także jesteśmy albo możemy być przedmiotem zainteresowania służb rosyjskich. Natomiast sama Ukraina, no nie ukrywajmy, w 2014 roku, ja to opisałem w swojej książce Wojna hybrydowa na Ukrainie, to jeszcze inna książka, którą napisałem wcześniej. I tam jest wyraźnie napisane, kiedy padał Krym, to dowódcy z łzami w oczach błagali, dzwonili do swojej przełożonej w Kijowie i mówili, czy możemy strzelać. A odpowiedź powiedziała, nie, nie nada, nie lzja, nie, nie wolno, nie trzeba. I lądowało 6 śmigłowców na lotnisku Belbek, bez żadnego wystrzału wychodzili Rosjanie, którzy mieli dograne wszystko. Agent na agencie, samo przejęcie Krymu i to wszystko było pięknym na to dowodem, ale tych dowodów jest dużo więcej. Przecież po samego ministra obrony, po dowódcę floty ukraińskiej, czarnomorskiej w Sewastopolu, który przeszedł natychmiast na stronę rosyjską. Niektórzy agenci byli po prostu jak na patelni. W związku z powyższym wydawało nam się i wydawać mi się mogło wszystkim, że Rosja ma tak świetne rozpoznanie w Ukrainie, ma taką dogodną sytuację, no chociażby dlatego, że 19% społeczeństwa ukraińskiego to są etniczni Rosjanie, że ma tak dogodną sytuację, że rozpoznanie no, mają w jednym palcu. Okazało się, że Rosjanie zlekceważyli to. Nie zauważyli, nie chcieli zauważyć ani zmian, które zaszły w siłach zbrojnych i nie zauważyli, zlekceważyli zmiany, jakie zaszły w społeczeństwie, ponieważ społeczeństwo w 2014 roku po Majdanie, ale także jak wybuchła ta wojna, to społeczeństwo zaczęło się bardzo mocno konsolidować. To Putin spowodował w 2014 roku, uderzając, jak oni sami mówili, nożem w plecy, najbliższy nasz sojusznik, nasz brat, a niektórzy nasza siostra mówili o Rosji, uderzyła nas nożem w plecy. Ale okazało się, że właśnie wtedy bardzo mocno się jednoczyli. Patriotyzm, coś, co różnie funkcjonowało w Ukrainie, narastał. Ludzie chcieli walczyć, chcieli działać. Powoli to rosło, ale zmieniała się także armia. To jest pierwszy błąd Rosji. Oni uważali, że jak wojsko wejdzie, no to będzie po prostu spacerek, że taki spacerek po prostu od granicy do Kijowa, gdzieś tam pod Kijowem na lotnisku wyląduje desant, zamknął, prawda, Żeleńskiego prezydenta, przejmą urzędy i będzie pozamiatane. To jest było jedno podejście. A drugie podejście, też fatalne, i też duże zaskoczenie, i tutaj błąd w wykonaniu naszych służb rozpoznawczych, no taka jest prawda, trzeba powiedzieć wyraźnie, które nie miały dobrego rozpoznania, co się dzieje naprawdę w Federacji Rosyjskiej, jeżeli chodzi o ich wojsko. Bo i w Polsce, i w Stanach, i wszędzie wszyscy byli przeświadczeni, że to jest druga silna armia. A okazało się, że ta armia dokładnie jest taka sama jak armia ukraińska w 2013 roku. Że jest to armia, której dowódcy, oficerowie, politycy także związani z resortem obrony okradają tę armię. Że ta armia jest przeżarta korupcją. Że sprzedają ci na dole paliwo, a ci u góry czołgi, prawda, i transportery zawyżają ceny w taki sposób, że połowa idzie do ich kieszeni, tworzą się milionowe, a czasami miliardowe fortuny, a wojsko, okradane wojsko, po wyniku tej wielkiej korupcji, nie ma pieniędzy na szkolenie dla żołnierzy, nie ma pieniędzy na właściwe ćwiczenia, na uposażenia, na modernizację, na doskonalenie wojska. I to jest powód, dla którego ze zdziwieniem, ale może i dobrze tak się stało, to nie może, tylko na pewno, biorąc pod uwagę to, co dzisiaj obserwujemy, Federacja Rosyjska sama siebie zaskoczyła, bo jestem pewien, że Władimir Putin dałby sobie rękę odciąć, gdyby ktoś mu powiedział, że taka armia będzie rosyjska, to sobie rękę odciąć, to jest nieprawda. To jest armia, która podobnie jak w Ukrainie, kiedy weszła do Ukrainy ta armia rosyjska, to okazała się właśnie podobna. Ja pamiętam obrazki z 2004 ukraińskie. Wyjeżdżał czołg z jakiegoś tam, prawda, garażu, gąsienica mu się rozpinała. Jak już gdzieś go tam, prawda, dowieźli na pole walki, to się okazało, że wieżyczka mu się nie obraca. Gdzie indziej zbiornik, który miał być wymieniony, ktoś o pieniądze ukradł, niewymieniony, przecieka. Jeszcze gdzie indziej, jeszcze gdzie indziej, jeszcze gdzie indziej. Setki takich przykładów. I nie do szkolenia żołnierzy. Na szkolenie żołnierzy armia potrzebuje kupy kasy.
To nie jest za darmo. Na każdą sztukę naboju, już nie mówiąc o rakietach, nie mówiąc o różnych kosztach. I to, co dała, i ten obraz, który widzieliśmy, to jest właśnie to. Bogate fortuny Federacji Rosyjskiej, ale wcześniej także Ukrainy. Ukraina jest także państwem, w którym przez wiele lat korupcja spowodowała, że stało się to coś, co jest cechą charakterystyczną państwa. Niestety do dzisiaj, w mniejszym stopniu, ale do dzisiaj. A w Rosji na rok 2022, można powiedzieć, ta korupcja zabiła wiele rzeczy w państwie, w tym zabiła poziom armii. I dzisiaj oni to próbują odtwarzać. Dzisiaj zdejmuje Putin generałów. Oczywiście do nas nie dochodzi to do naszych mediów, do naszych gazet, do telewizji, ale wiele z tych dymisji to są dymisje nie tylko ze względu na niepowodzenie na polu walki, ale jestem przekonany, że również tutaj, chociaż pewnie nie wszystko, bo skorumpowani są przede wszystkim sami politycy. Pieniądze dają politycy armii. W związku z tym, że to dzielenie się w ramach korupcji niestety jest związane także z osobami wielkiej polityki. I to jest takie krótkie podsumowanie. Rosja rzeczywiście zaskoczyła w Ukrainie dwoma, według mnie, tymi najważniejszymi błędami i to powoduje taki obraz, jaki mamy. Tego się nie da zmienić w ciągu paru miesięcy. Rosja jest skazana na przegraną. Rosja jest skazana na wiele wyzwań i wiele problemów, które obserwujemy dzisiaj wszyscy. To jest wielka bezsilność także Rosji, bo z jednej strony to jest mocarstwo nuklearne i państwo, które ma broń nuklearną. Z jednej strony to jest państwo, które ma broń hipersoniczną. Jako pierwsze na świecie miało broń hipersoniczną, przed którą Europa nie miała obrony. Broń hipersoniczną, która lata z prędkością szybszą od dźwięku i jest niewykrywalna aż do chwili uderzenia. To wszystko prawda. Rosja, która ma świetne, najbardziej nowoczesne samoloty na świecie. I jeszcze wiele innych rzeczy. Ale to jest jeden element bardzo drogiej technologii, bardzo drogich i ważnych elementów. I jest drugi. To są klasyczne wojska lądowe przede wszystkim, ale nie tylko lądowe, które okazało się, że znajduje się w opłakanym stanie, a do tego dochodzi coś, co się nazywa wola walki. Wola walki i wyszkolenie. To nie jest kwestia tylko taka, że oni strzelają do Ukraińców i do ludzi, którzy często mówią w tym samym języku i modlą się do tego samego Boga i chodzą do tego samego prawosławnego kościoła, do cerkwi prawosławnej, niezależnie od tego, kto nią kieruje, czy Batiuszka, albo Władyka z Moskwy, czy Władyka z Kijowa. To są naprawdę ich bracia. To są ludzie bliscy sobie. Ale nie to jest powodem, że oni nie chcą strzelać. Oni nie chcą strzelać, bo to nie jest armia zdeterminowana. Ja widziałem wiele armii. Nie chcę mówić tylko dobrze, że Polska jest armia najlepsza. Ja widziałem francuską, jak działa w boju. Jak działa, byłem przez półtora roku zastępcą dowódcy operacji w Afryce, gdzie występowały 23 państwa Unii Europejskiej i 3 jeszcze spoza Unii. I widziałem, jak działają żołnierze różni, i francuscy, i irlandzcy, z różnych państw, polscy także na ich tle. I armia zdeterminowana to jest taka, która nie ucieka z czołgu wtedy, jak strzelają, i nie zostawia transportera opancerzonego na drodze, samemu szukając, że tak powiem, gdzieś tam w rowie schronienia. To, co pokazują Rosjanie, no niestety nie daje im dobrego świadectwa, ale nic się nie bierze bez przyczyny. Tych przyczyn jest wiele. Brakuje woli żołnierzy do udziału w wojnie i ten brak tej woli wynika oczywiście z tego, że to jest Ukraina, bliskie im państwo, ale wynika też z braku procedur, z braku wielu elementów, które wpaja się żołnierzom w trakcie szkolenia. Tego wszystkiego nie ma. W związku z powyższym jest jak jest. Ukraina z kolei, żeby nie było tak, że tylko Rosja wszystko źle, a w Ukrainie jest wszystko super. Ukraina z kolei jest państwem, które przeżywa ogromne trudności gospodarcze. Jest państwem, które jeszcze zanim się wojna rozpoczęła, właśnie ta nieszczęsna korupcja, która także zżera Ukrainę i zżerała bardzo zanim się rozpoczęła ta wojna. To wszystko powoduje, że i Ukraina ma wiele powodów do tego, żeby mocno główkować, jak z tego wszystkiego wyjść, bo Rosja jest państwem, po pierwsze, dużo większym, po drugie, dużo bogatszym
i po trzecie jej potencjał militarny jest co najmniej 10 razy większy od Ukrainy. W związku z powyższym, bez wsparcia zachodniego Ukraina nie poradziłaby sobie. Dzisiaj są dwa problemy w Ukrainie. Ja mam kontakt prawie codzienny z Ukraińcami. Wspieram także Ukrainę. Dzisiaj kieruję fundacją Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego. Ta fundacja nawet dzisiaj przed chwilą otrzymałem na WhatsAppie informacje, że dotarły różne środki pomocowe, jedzenie, środki sanitarne, lekarstwa także. Ja to organizuję, jestem z nimi w kontakcie. Ale nawet dzisiaj, patrząc na to wszystko, co się dzieje, wiem, że Ukraina ma dwa wielkie wyzwania. I to są dwa wielkie pytania, co dalej. Pierwsze to jest, jak zakończyć tę wojnę, jak wyrzucić stamtąd Rosję i kiedy to się stanie. To jest bardzo trudna sprawa. Zachód dąży do tego, żeby ta wojna zakończyła się totalnym osłabieniem Rosji. Ale do tego potrzebny jest czas. Nie tylko strzelanie, nie tylko artyleria, nie tylko hajmarsy, prawda, i Panzerfausty i nasze pioruny, prawda, albo czołgi T-72. Do tego potrzebny jest czas. A czas to oznacza niestety także poważne straty po stronie ukraińskiej. I to jest jeden dramat. A drugi dramat, który musi się pojawić przed oczami tych, którzy myślą o przyszłości Ukrainy. Co dalej? Jak odbudować Ukrainę? Jak zmienić Ukrainę? Jak reformować Ukrainę? Ukraina stała się, jest kandydatem do Unii Europejskiej, ale w tym jest wiele symboliki, ponieważ ja mam świadomość, jako wielki przyjaciel Ukrainy, ja tam mam mnóstwo bliskich mi ludzi, że Ukraina z trudnością będzie szła przez tą drogę, bo jest tak wiele elementów, które trzeba wciąż zmienić w Ukrainie, że to pytanie o przyszłość Ukrainy, nie tylko jak ją odbudować, ale jak zmienić system, jak oddessać tych oligarchów od polityków. Próbuje zrobić to prezydent Zełenski. Widać to, pozbawił obywatelstwa Kołomojskiego, wielkiego oligarchy, który był podejrzewany o wspieranie prezydenta Zełenskiego. Jeszcze jest wiele innych przykładów, ale to jest za mało, żeby mówić o wielkiej reformie. W związku z powyższym Ukrainę czeka trudna droga, zarówno wojna najpierw i potem to wszystko, co jest po wojnie, żeby mogła wyjść na prosto i żeby mógł się spełnić ich sen o przyszłości. Bo Ukraińcy przyjeżdżają do Polski. Ukraińcy dzisiaj 900 tysięcy jest w Niemczech, są w Stanach Zjednoczonych, są w różnych państwach. I oni widzą sami na swoje oczy, jak można żyć inaczej. A przecież Ukraina to bogate państwo. Państwo czarnoziemu, kukurydzy, pszenicy i oleju słonecznikowego. To państwo węgla kamiennego, gazu, wielu różnych wspaniałych wartości. To także liczny naród, większy naród od polskiego. Ponad 40 milionów Ukraińców jest w samej Ukrainie. Ale błędy popełnione i to, w jaką stronę prowadzili ci przywódcy sprzed lat Ukrainę, niestety powodują i ten stan, w którym jest Ukraina, że łatwo nie będzie. Liczę na to i wierzę w to ogromnie, że Ukraina będzie wspierana przez Zachód nie tylko w okresie wojny, ale także kiedy ta wojna się skończy, kiedy trzeba będzie pomóc Ukrainie nie tylko w odbudowie, ale w zreformowaniu państwa. Podzielam i radość, i opinię. Wydaje mi się, że może nawet być łatwiej Ukrainie z tą odbudową. Brzydko mówiąc, wielu pewnie będzie widziało też gdzieś w tym swój interes, ale na pewno też ta Ukraina nie będzie tą Ukrainą, która była wcześniej i na pewno pójdzie mocno, mocno do przodu. Ale wracając do wypowiedzi też pana generała, kilka rzeczy takich sobie gdzieś wynotowałem, do których też jakbym chciał się odnieść, bo trochę mi te działanie Rosji przypomina wcale nie młode filmy o handlarzach bronią, o tych oficerach rosyjskich oczywiście, którzy współpracowali z takowymi, sprzedawali oczywiście broń i tak dalej, ale przy okazji też nie jestem zwolennikiem na przykład tych wszystkich indeksów armii, tak, które czasem się pojawiają i sam pan generał potwierdził, że Rosja, czy a raczej armia, wojsko rosyjskie wcale nie jest tym drugim wojskiem na świecie. Teoretycznie 2 miliony wojska, a okazuje się, że jest problem z ukompletowaniem właściwie komponentu, ładnie to nazywając, który miałby w Ukrainie walczyć. Inna jeszcze rzecz to jest kwestia chociażby też tych pożarów w Rosji, które się pojawiają, bo wydaje się, że powodów tego może być wiele.
Może i przy niektórych Ukraińcy swój udział mają nawet głęboko na terytorium Rosji. Na pewno będą to też osoby, które nie chcą do wojska i na wojnę iść, bo takie przykłady właściwie są udokumentowane. Ale będzie to też często efektem tego, o czym pan generał wspominał. Niektórzy najnormalniej w świecie chcą zatrzeć ślady swojej korupcji, braków magazynowych itd., itd. Ale to wszystko też świadczy o służbach specjalnych, o czym też pan generał powiedział. O służbach specjalnych zarówno po stronie rosyjskiej, które bym powiedział mocno skutecznie oszukiwały i samego Putina, jak i niestety o zachodnim świecie wywiadowczym, który na pewne rzeczy najnormalniej w świecie się nabierał i pewnych rzeczy się obawiał. Ale elementem, czy właściwie, no tak, elementem trochę katalogu działania czy narzędzi służb specjalnych jest nie tyle może wojna hybrydowa, co walka hybrydowa. I tam jest bardzo wiele interesujących elementów, które i w 2014 roku miały miejsce, jak i w tym okresie, nazwijmy to przejściowym, po teraz ten moment eskalacji wojny. I o jeden taki właśnie ten element chciałbym zapytać, ale w wydaniu Ukrainy. Bo wydaje się, że i sam prezydent, i jego obóz, chociaż nie chciałbym zawężać i umniejszać sukcesów innych, w tym również i służb, i różnych osób, prowadzą, wydaje się, wręcz kapitalną kampanię medialno-informacyjno-psychologiczną, bo tego aspektu chyba nie można pominąć. No tak, tutaj jednoznacznie zostały wyciągnięte wnioski z tego wszystkiego, co działo się przez ostatnie 8 lat w Ukrainie. No i co trzeba powiedzieć, czy to jest wojna hybrydowa, czy to nie jest wojna hybrydowa? Tak naprawdę to wojna hybrydowa trwa w świecie już od wielu lat pomiędzy różnymi państwami. A tutaj no, sprawa jest dla mnie zupełnie jasno, że Rosja w tej chwili prowadzi pełnoskalową wojnę z Ukrainą, ale prowadzi też wojnę hybrydową z państwami Zachodu, ze Stanami Zjednoczonymi i z państwami Europy Zachodniej. Ja wiem, że eksperci boją się tych słów i nie chcą używać, że tutaj jakiś Zachód prowadzi wojnę z Rosją. No ale jakże to inaczej nazwać? Są elementy zastraszania bronią, łącznie z bronią nuklearną, powtarzają to liderzy. Z drugiej strony no jest element wsparcia bronią Ukrainy także, która z tego wsparcia strzela do Rosjan. Tych przykładów mógłbym znaleźć więcej. Do tego dochodzą hybrydowe elementy wojny informacyjnej, wojny psychologicznej, w tym zastraszania zupełnie otwartego, wojny gospodarczej. To jest otwarta wojna gospodarcza, bo czy z jednej strony czym są sankcje, a z drugiej strony czym jest szantaż energetyczny. Dzisiaj Putin bardziej walczy narzędziami energetycznymi niż czołgami i artylerią w Ukrainie. I za chwilę może się okazać, że energetyka bardziej łamie Zachód i Ukrainę niż czołgi i samoloty i artyleria. I różnie jeszcze może być, chociaż wierzę, że Ukraina zwycięży i że Zachód się tutaj nie da złamać. Ale wierzę, a wiem, to jest jednak mała różnica. Zobaczymy, jak to będzie, jak nadejdzie zima. Dzisiaj widzimy, że problemy są. Brak gazu może spowodować nawet ograniczenie produkcji żywności. A cóż to dopiero, jeżeli chodzi o ogrzewanie i tak dalej, i tak dalej. To jest wszystko przed nami. Natomiast sama Rosja, i to trzeba sobie mocno też powiedzieć, nie jest państwem upadłym. Rosja nie jest słabym państwem takim, jakim wielu w mediach chciałoby postrzegać. My mamy, niezależnie od tej dobrej działalności informacyjnej Ukrainy, którą ja popieram i rozumiem, że to jest wspieranie walczących i osłabianie przeciwników. To jest okej, ale musimy sobie zdawać sprawę z tego, że Rosja działa, gra podobnie. I Rosja także podobnymi argumentami. Ja sprawdzam i na bieżąco jestem ze źródłami ukraińskimi, no polskimi, to wiadomo jak wszyscy. Staram się także śledzić, chociaż wyrywkowo amerykańskie, brytyjskie, ale też na bieżąco czytam to, co piszą Rosjanie o tej wojnie. No i oni bardzo skutecznie działają propagandowo również. Oczywiście działają oni głównie wobec swoich obywateli, ale również oddziaływują w Europie, już nie po rosyjsku, poprzez różnego typu kanały tam, gdzie mogą, dzielą Europę. Węgry są dobrym przykładem. Europa się nie daje, ale jakieś próby od czasu do czasu widać, a to Niemcy, a to Francja, a to jeszcze ktoś. W związku z powyższym ta wojna jeszcze nie jest skończona,
A Rosja, co by o niej nie powiedział, drugą armią na pewno nie jest, ale jest to ogromne państwo, które dysponuje bardzo ważną bronią. Poza bronią nuklearną, która jest ważna także, nie ukrywajmy, ona wciąż może być użyta. Ja nie przesądzam, że Rosjanom zabraknie, że tak powiem, takiej decyzji, gdyby im się grunt załamał pod nogami. Mówię o broni taktycznej, nie mówię o jakiejś jądrowej, która jest zagładą dla całego świata, ale takiej, która gdzieś użyta może, że tak powiem, no, zszokować nie tylko Ukrainę, ale i Zachód. To jest jeden element. A drugi element to jest ta broń w postaci surowców energetycznych. Surowce energetyczne stały się normalną bronią. I dzisiaj jeszcze przy wsparciu Chin, przy różnych sytuacjach takich, gdzie nawet Indie, które starają się być państwem neutralnym i mieć dobre relacje zarówno ze Stanami Zjednoczonymi, jak i z Rosją, no jednak kupując ogromne ilości surowców energetycznych z Rosji, wspierają Rosję. Taka jest prawda, zrezygnowały ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a kupują od Rosji, bo jest dużo taniej. Po prostu Rosja sprzedaje przynajmniej o 20% taniej te same surowce. W związku z powyższym nie można też lekceważyć Rosji. Nie można lekceważyć Rosji. Trzeba pamiętać, że możliwości Zachodu są ograniczone. Zachód jest skonsolidowany, ale może pęknięcie jedno czy drugie pomiędzy państwami nagle stać się szerokim rowem. A sama Federacja Rosyjska walczy nie na swoim terenie, a u niej w Rosji działa na pełnych obrotach przemysł obronny i całe państwo przygotowuje się. Putin podpisał 20 dekretów. Państwo zostało przestawione na tory wojenne. Putin przygotowuje się do tego, żeby walczyć nie tydzień, nie dwa jeszcze, a jak będzie trzeba, to parę lat. Jeżeli dzisiaj trzeba byłoby sobie wyobrazić, jak będzie wyglądało wspieranie Ukrainy, na przykład przez 5 lat, to gdyby takie decyzje mieli podjąć, no, niektórzy liderzy w państwach europejskich, to myślę, że to nie byłoby takie proste. Oby nie było takiej potrzeby. I jeszcze rzecz najważniejsza, w tle mamy Chiny. Chińska Republika Ludowa, która coraz głośniej mówi, już prawie oficjalnie, że jeżeli będzie trzeba, to siłowo rozwiąże problem Tajwanu. My musimy się liczyć z tym, może to nie nastąpi w tym roku, oby to było jak najpóźniej albo w ogóle, Tajwan może być przejęty siłą przez Chińską Republikę Ludową. Jeżeli tak będzie, oczywiście to nie jest polski bezpośrednio problem, jeżeli chodzi o styczność naszych interesów, no ale trochę polski jednak, bo tam jest priorytet w interesach narodowych Stanów Zjednoczonych. To Chiny są priorytetem dla Stanów Zjednoczonych, a nie Ukraina i Rosja. W związku z powyższym, jeżeli popatrzymy na Tajwan, na Morze Południowochińskie i na taki możliwy scenariusz, który zakładałby konflikt militarny, jakich on by nie był, regionalny, szerszy, gdzieś na Dalekim Wschodzie, to może wszystko bardzo zmienić scenariusz czy scenariusze europejskie. W związku z powyższym my idziemy w dobrą stronę i Ukraina idzie w dobrą stronę i Zachód i Polska, wszyscy robimy dobrą robotę. I tutaj wiele rzeczy nie trzeba zmieniać, niezależnie od tego, że widzimy różne zachowania różnych państw. Ale ostrożność w ocenie i pewne obawy muszą nam towarzyszyć, ponieważ świat nie kończy się na Ukrainie i na Rosji, a Chiny są bardzo poważnym wyzwaniem dla Stanów Zjednoczonych i mogą kiedyś stać się wyzwaniem także dla innych państw NATO, nie tylko dla Stanów Zjednoczonych. Wspominał pan także o swoich nadziejach, bym to tak nazwał. A tak w paru słowach, pana typ, może brzydko to zabrzmi, ale pański typ, jak cała ta wojna, jak to wszystko się potoczy. No ale trzeba brać też pod uwagę to, że to jest tylko jakby jądro trochę większej sytuacji, która ma miejsce na świecie i kształtowanie się nowego ładu i porządku, chociaż tu znowu takie trochę niefortunne słowa. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo międzynarodowe. Ta wojna zostanie zakończona w gabinetach polityków, a nie pod Mariupolem, czy na Zaporożu, albo pod Chersoniem. Bo tylko taka jest możliwość. Jeżeli będzie miała kończyć się na polu walki, to będzie trwała latami. Bo niezależnie od przerw, od wielkiego
nawet wielkiej różnicy w potencjałach i w ogromnej przewagi Rosji nad Ukrainą, to Ukraińcy po tym wszystkim, co się stało, będą walczyli jak w Afganistanie walczyli talibowie albo w Iraku sunici z siłami koalicyjnymi. To jest dla mnie pewne. Dzisiaj Ukraińcy, jeżeli nawet by się coś szykowało do ich pokonania, przejdą do partyzantki, przejdą do działań nieregularnych, właśnie modułowych, takich, że trzech facetów z koktajlami Mołotowa albo z wieloma zgromadzonymi dzisiaj w Ukrainie obronie jest łatwo, o środki wybuchowe, o granaty, o miny także. I to dla Rosji oznacza wdeptanie w coś, czego nie będzie łatwo wyjść przez wiele, wiele lat i mogą być następne 10 lat, tak jak byli w Afganistanie. Natomiast kiedy ta wojna tak naprawdę zakończy się, zależy w dużym stopniu od Stanów Zjednoczonych, w największym stopniu zależy od Stanów Zjednoczonych, jeżeli mówię o wsparciu, i od państw zachodnich, szczególnie od Wielkiej Brytanii, może od Polski także w dużym stopniu, od wsparcia. A to wsparcie, szczególnie Stanów Zjednoczonych, będzie zależało, powiedzmy sobie brutalnie, nie tylko od wartości, od jakiejś obiektywnej oceny, ale także od realizacji celów, które są ważne dla Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone pomagają Ukrainie, bo Ukraina to zasługuje, bo powinna być wolnym państwem, bo Rosja przekroczyła dopuszczalne normy. Ale nie ukrywajmy, Stany Zjednoczone także osłabiają Rosję, która może stać się państwem wspierającym Chiny w ewentualnym konflikcie amerykańsko-chińskim. W związku z powyższym, to Joe Biden mógłby odpowiedzieć na to pytanie, kiedy i w jaki sposób ta wojna się zakończy. To jest wojna na wyczerpanie. Na wyczerpanie potencjału rosyjskiego, i to oficjalnie mówił Joe Biden na Placu Zamkowym, a potem jeszcze kilkadziesiąt razy powtórzyli prezydent Stanów Zjednoczonych i jego różni urzędnicy, ale z drugiej strony Rosjanie robią to samo wobec Ukrainy i robią to samo wobec Europy Zachodniej. To jest wojna na wyczerpanie Ukrainy i na wyczerpanie Europy Zachodniej. Jedyny wyjątek, na który zgodzili się Rosjanie, to jest dostarczenie, to są te dostawy zboża, kukurydzy, oleju słonecznikowego przez Ukrainę na zachód i także do Afryki. Ale żaden to, że tak powiem, dar ze strony Rosji, bo Rosja na tym sama ogromnie dużo skorzystała, bo Rosja wywozi także swoje, wywozi swoje nawozy, na które było embargo, na które były sankcje. Dzisiaj nie ma sankcji na te nawozy, bo przy okazji Rosja sobie to załatwiła, przy okazji tej pszenicy i tej kukurydzy ukraińskiej. Ale generalnie Rosja wyniszcza i wyniszczyła już bardzo w dużym stopniu gospodarkę ukraińską. Rosja zmierza do tego, żeby Ukraina klękła, żeby padła i żeby była na tyle słaba, żeby sama chciała wrócić na te pozycje, które kiedyś, prawda, oznaczały wspólnotę działania z Rosją. Rosja walczy także na wyczerpanie, może nie na wykończenie, ale na wyczerpanie Zachodu. Używa do tego ogromnie ważnych argumentów gazu i ropy. Używa wszelkich jeszcze innych argumentów, bo to nie tylko ropa i gaz, chociaż to są najważniejsze. I to jest walka na wyczerpanie. I Zachód robi to samo z sankcjami wobec Rosji. Wzajemne działanie. Co się da bardziej wyczerpać szybciej? I tutaj mam obawy, czy przewaga Zachodu jest na tyle duża, ta sankcyjna, że ona da zwycięstwo w tej walce na wyczerpanie pomiędzy Zachodem a Rosją pewne i szybkie. Rosja jednak otrzymała odbiorców gazu i ropy w innych częściach świata. I przez następne 25 lat ma cztery ogromne kontrakty, niedługo będzie piąty, dla Chin, kupują także inni. Nie ma co ukrywać. Przez najbliższe 20 lat, tak mówią eksperci od energetyki, świat będzie się opierał na ropie i na gazie. Świat odszedł w dużym stopniu od węgla. Nie jest łatwo wrócić do węgla, co widać po Polsce. Świat się opiera na gazie i na... I gaz i ropa będą po prostu narzędziami, czy chcemy, czy nie chcemy. One były już wcześniej. Jak patrzymy, co się działo na Bliskim Wschodzie i różne konflikty związane z Bliskim Wschodem, to już tam było widać, że to są narzędzia wojenne, a nie tylko gospodarcze. W związku z powyższym ta sytuacja może się różnie rozwinąć. Czyli jeżeli każdy, kto choć trochę chce być strategiem, musi patrzeć nie tylko pod własne nogi. Dzisiaj obserwujemy wojnę na Ukrainie,
oceniamy Rosję, oceniamy Ukrainę, oceniamy państwa Zachodu, ale patrzymy trochę pod nogi, ewentualnie to, co jest jeszcze metr czy dwa przed nami. A trzeba jednak wyraźnie podnieść głowę do góry i pomyśleć, co będzie za lat 5, 10, 15. I kto ma więcej siły? Czy Rosja jest w stanie przetrwać 10 lat na przykład, dociskana przez Zachód? I czy Zachód jest w stanie przetrwać te 10 lat no, w takiej sytuacji, w jakiej jest? Na razie wydaje mi się, że to Zachód jest silniejszy w tej walce. Ale mówię, wydaje mi się, nie jestem tego do końca pewien, w związku z powyższym wieszczę i głoszę przyszły upadek Rosji i myślę, że Biden miał rację, mówiąc, że Rosja będzie nie będzie jednym z 20 najbogatszych, najsilniejszych państw w świecie, że ona będzie bardzo, bardzo daleko, bo Rosja już wcześniej zaczęła schodzić z tego czubka, że tak powiem, bogatych państw. I z każdym rokiem była szósta, siódma, ósma, jedenasta, teraz już dwunasta. W związku z powyższym to idzie niekorzystnie dla Rosji. Ale czy to czasami nie oznacza, że w ten sposób gospodarczo pokonywana Rosja nie sięgnie po argument broni nuklearnej? Tego nie wie nikt. Dzisiaj słyszymy zapewnienia, one są dla nas pocieszające, ale one za 2 czy za 3 lata mogą być różne. W związku z powyższym żyjemy w niestabilnym świecie, w świecie ogromnych niepewności, które nie pozwalają na precyzyjne określenie, jaki ten świat będzie za lat nawet 5, już nie mówiąc o tym, że 10 czy 15. Ale mimo wszystko przewidywać trzeba, planować trzeba, trzeba budować różne scenariusze, bo bez tego nie ma możliwości działania wyprzedzającego, nie ma możliwości tworzenia takich sytuacji, które będą korzystne dla nas. Dziękuję za to podsumowanie. Dziękuję również za całą rozmowę. Moim i Państwa gościem był generał, profesor, doktor habilitowany, doktor honoris causa Bogusław Pacek, dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I przy okazji najlepsze życzenia dla wszystkich obecnych i byłych żandarmów z okazji rocznicy sformowania Żandarmerii Wojskowej. I ja także przyłączam się. Słońce świeci nad Żandarmerią Wojskową. Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Kieruj się w stronę podcastu Na Celowniku. Wszystkie odcinki podcastu Na Celowniku dostępne są w platformach podcastowych Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, a także w serwisie YouTube. Zapraszam również do wspierania podcastu Na Celowniku w portalu Patronite pod adresem patronite.pl/nacelowniku.